Ja tylko powiem tyle, jeśli prawica się modli, to przypominam, że mam tu coś takiego z jednej strony o Różaniec i mogę się na nim modlić i dla kogoś będziemy śmiać, ale w drugiej ręce trzymam miecz, proszę państwa. Ja naprawdę uważam, że katolicyzm nie jest religią brzydko powiem frejerów, tylko religią ludzi szlachetnych, bo ci ludzie muszą zapanować nad swoimi właśnie zwierzęcymi popędami mają prawo do obrony i używania siły ale ma być to dokonywane w sposób godny godny no, proszę państwa pan prezydent Adamowicz nie był tyranem żaden sąd nie wydał na niego wyroku śmierci bo nie wiem żyjemy pod jakąś okupacją po prostu takie, takie zachowanie nie powinno mieć miejsca wtedy, kiedy nie wiem, na przykład byli żołnierze wyklęci, kiedy y, żyliśmy w czasach y, y, sowieckiej okupacji w latach 40. Y, no to takie akty, y, na przykład likwidacji przestępców, również były dokonywane często. Poprzez najpierw, poprzez doraźne, e, doraźne sądy. To nie ma czegoś takiego u nas, że nie wiem, ktoś się nam nie podoba, przeładowujemy broń, czy wyciągamy nóż i, go, e, i mu robimy krzywdę. Modlić, mamy się obowiązek modlić się za naszych, e, e, za naszych e, wrogów. I to nie jest objaw frajerstwa. To jest obra objaw ogromnej odwagi, o, um, to jest objaw uznania swoich własnych słabości i objaw oddania się całkowicie. Bogu. Przez to stajemy się dużo mocniejsi, dużo bardziej silni i dużo bardziej gotowi na poświęcenie dla własnego ojczyzny i własnego, e, własnego narodu. Ja widzę tych internetowych krzykaczy, którzy podnoszą ten głos i lament, e, jakie to jest właśnie słabe, jakie to jest, prawica się modli. Modli się, co nam zostało, co mamy z panem Adamowiczem z, zrobić. Życzymy mu powrotu do zdrowia, a przynajmniej. A, a jeszcze bardziej mu życzę tego, żeby zbawił własną e, własną duszę. Co w tym jest złego? E, g, szef obozu koncentracyjnego Auschwitz, Hess, e, w ostatnim akcie własnego życia nawrócił się i przepraszał za to, czego dokonał e, na kolanach płacząc i, i spowiadając się przed księdzem. Inaczej, jeśli zaakceptujemy takie metody walki, to po prostu... Eskalacja nienawiści, eskalacja agresji będzie tylko cały czas rosła i nie będzie, nie będzie jej końca. Po prostu dlatego musimy, nawet właśnie z punktu widzenia takiego społecznego, musimy zrozumieć, że ta moralność przyniesie nam spokój społeczny tak ja nie mówię że idealny dlatego że nie jesteśmy idealnymi ludźmi ale jeśli wszyscy by zaakceptowali te wartości to tak to by był idealny e, idealny spokój e, na ziemi no ale że my nie jesteśmy idealnymi ludźmi że jesteśmy skażeni grzechem e, pierworodnym no to 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 takie rzeczy się nie, nie dzieją ale nie jesteśmy frajerami proszę państwa nie jesteśmy jesteśmy rycerzami jesteśmy żołnierzami e, ale działamy zgodnie z pewnymi zasadami. Nie jesteśmy tymi bandami, które napadały na polskie wioski na Wołyniu, tylko jesteśmy szlachetnymi żołnierzami, którzy zwycięży, rycerzami, którzy zwyciężali pod Grunwaldem albo w bitwie, w bitwie warszawskiej. Takimi jesteśmy albo w obronie jasnej góry. Nie, nie możemy posługiwać się tym, czym się posługuje wróg, jeśli to jest niegodne.